Jest z nami Mateusz Górski. Dzień dobry, Mateusz. Witam. Cześć. Miło Cię gościć przed kamerą i kurczę, szczerze mówiąc, Ciebie się nie spodziewałem tutaj. Niespodzianka. Jestem, dostałem dobrą propozycję. Prime Premium, nowe Prime. Zobaczymy, na razie wygląda to fajnie. Konferencja mega zajebista. Oprawa. Zobaczymy, co będzie dalej. Jesteś znaną już postacią medialną. Rozpoznawali Cię tutaj od razu ludzie? Tak, tak. No jestem kojarzoną. No, tam z programów różnych i seriali i tak dalej. Zawsze gdzieś na tegle przyjeżdżałem, sobie obserwowałem, a teraz mam szansę wystartować. Każdy, kto wystąpił właśnie w Love Island, czy w Goatsach, czy gdziekolwiek, czy w różnego rodzaju programach, na pewno na brak propozycji nie będzie narzekał, bo to są ludzie zasięgowi. Ty faktycznie też czujesz się takim zasięgowym człowiekiem? Nie, ja robię swoje i praktycznie, nie wiem, nie patrzę na zasięgi, nie interesuje mnie to. Ogólnie zauważyłem, że freakfighty nie chcą za bardzo ludzi z Love Island. Nie wiem dlaczego. Mi dało też dużo Goats, wystąpienie w Goatsach, bo to jednak ludzie mnie kojarzyli z Fagatą. I dostałem taką propozycję i jestem, nie? No właśnie, zacznijmy od tych Goatsów, które teraz dostały się tak pod obstrzał dziennikarzy, pod obstrzał opinii publicznej. Takie programy są potrzebne, takie programy są dobre dla przekazu młodzieży. Jakie ty masz w ogóle zdanie już po występie dzisiaj na chłodno i analizując to wszystko, co teraz ostatnio gdzieś się wydarzyło? Powiem szczerze, wszystko jest dla ludzi, ale niektóre rzeczy są niesmaczne i coraz bardziej takie rzeczy wypływają. No, tak jak wiadomo, drama z Sylwestrem Wardęgą, no to zobaczcie, ile czasu nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, służby miały to, brzydko mówiąc, w dupie. Sylwester Wardęga zrobił materiał, no i jeden z Stu, wiadomo, jest zatrzymany i jest duża zadyma i tych influencerów pewnie jest więcej. To jest tylko Stu, czy jest też jakby całe środowisko, bo teraz próbuje się całe odium położyć też na środowisko, tak? Jak już jest jedna czarna owca, no to już wszystkie muszą być czarne. Tak czasami się gdzieś tam mówi, tak? No dokładnie, nie wiem, dokładnie, tam parę osób było zaangażowane, ale też jestem osobą taką, jak nie mam jakichś dowodów, to też nie będę kogoś od razu wrzucał do jednego worka. Boxdel na przykład, którego poznałem też właśnie w tych Goatsach, jest mega fajny gość i nigdy w życiu bym nie powiedział, że może mieć jakieś, nie wiem, pedofilskie, nie wiem, przyciąganie do dzieci, jakieś takie rzeczy, no, totalnie. I on został też... Tutaj jakby trzeba rozdzielić, bo wrzucono do jednego worka i powiedzmy takich, jakby to powiedzieć, właśnie tak jak wymieniłeś tych ludzi, tak. I też ludzi, którzy, powiedzmy, było to na pograniczu dobrego smaku, na pograniczu moralności, na pograniczu różnego rodzaju też przepisów prawa, tak? Można to tak odebrać. To chyba jednak musi być gdzieś w pewnym momencie opamiętanie i wyraźne jakby rozdzielenie pewnych rzeczy, co? No dokładnie, zobaczcie sami w tym materiale, Boxdel praktycznie tam uczestniczył, był wspomniany, jedna wiadomość, wiadomo, a jaki hejt na niego poszedł, nie? Od razu, moment. Jeden materiał może kogoś też zniszczyć. Na razie nic nie słychać, żeby, nie wiem, jakieś były procedury na niego, nie wiem. Ale Ciebie zaskoczyła w ogóle ta cała afera związana z tym wszystkim po opublikowaniu? Mówiło się coś wcześniej w środowisku? Nie, nic, kompletnie. Ja aż nie żyłem tak bardzo z influencerami. Nie wiedziałem, co tam się w ogóle dzieje, gdzie tam byliśmy w Goatsach i tak dalej. To nie było w ogóle takich sytuacji, żeby tam jakieś, nie wiem, dzieciaki przychodziły, bo ktoś mówił tu nic o dzieciach. No ale wiadomo, zobaczcie, to są brudy, które są wyciągnięte dawno, dawno temu, tak? I teraz dopiero wszystko wychodzi i zobaczymy, co będzie dalej. Ale tam też kręcą się tak zwane, powiedziałbym, aferki obyczajowe, no nie nazwę tego aferą, ale aferki obyczajowe. Jakieś siostry występują, ujawniają jakieś materiały, jakieś głosówki. No, dziada z babą tam tylko brakuje w takiej sferze, a młodzi ludzie oglądają i myślą, że tak wygląda cały ten świat. Nie uważasz, że trochę jest tutaj na tych influencerach odpowiedzialność, której oni chyba nie za bardzo czuli na sobie presji, że powinno tak być, że powinni w pewien sposób hamować się z pewnymi rzeczami. Ogólnie, jeżeli wchodzimy na ten temat, to uważam, że teraz bardzo dużo ludzi robi wszystko na zasięgi, nie? I też właśnie wskakiwanie, nie wiem, na konferencję, pomawianie kogoś, żeby sobie zrobić wyświetlenia. Wiadomo, że ci ludzie chcą się dostać do freakfightów. Ja nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił. Dostałem szansę, którą wykorzystam, ale nigdy w życiu bym kogoś nie pomawiał, nie wiem, że ktoś komuś dosypał, albo nie wiem, uderzał kogoś na konferencji. To jest największe ścierwo, więc fajnie, że po prostu zaczęło to trochę być ucinane.
żeby nie pozwalać takich sytuacjom, bo potem co, przyjdzie taki, nie wiem, Pudzianowski do nas, ktoś go obrazi, albo nie wiem, Murański i co, Murański pójdzie na ulicy, ktoś go uderzy, kolega go nagra, pójdzie to w świat i będzie chciał walkę w Prime albo walkę w Fejmie. To jest ogólnie obrzydliwe i te właśnie dziewczyny też, które chodzą do tych gołców i wymyślają jakieś rzeczy, pomawiają kogoś, że ktoś coś jej zrobił, żeby tylko nakręcić sobie zasięgi, jeszcze wykorzystują to w momencie, gdzie jest cały dym z Wardęgą. Na mnie to jest słabe, kompletnie słabe. Jaki jest twój w ogóle, jakby to powiedzieć, udział? Jak się dostałeś do Love Island na przykład? Do Love Island zgłosiłem się do, ja byłem w 6 edycji, do 5, w 5 mnie nie wzięli, bo już mieli komplet, no i zadzwonili do mnie, czy nie chcę jechać do 6 i pojechałem. Jak wspominasz w ogóle to? Fajne przeżycie, coś innego, wakacje, dziewczyny, co można powiedzieć? Co facetowi więcej do szczęścia potrzeba? Słońce, plaża i fajne dziewczyny, tak? No dokładnie i też dzięki temu jestem tutaj, więc... A byłeś singlem wtedy? Tak, byłem singlem, byłem. Ale niektórzy ściemniają i jadą tam po prostu jako para i tam, nie wiem, udają singla, ale dla mnie to jest... Ale parę związków się tam zawiązało też. Widziałem, że gdzieś utrzymują te związki. Nie wiem, czy one są, jakby to powiedzieć, takie towarzyskie, koleżeńskie, czy są bardziej głębsze. Gdzieś tam może miłość ktoś znalazł. Ty słyszałeś o czymś takim? W naszej edycji chyba jedna para tylko. Tak? No. Tylko? To też niezły wynik. No ale na tyle par. Wszyscy zakochani w finale, wielkie miłości, ludzie na nich głosują, a nagle po tygodniu się rozstają. Dziwna sprawa. Ja też, jak byłem w programie, od razu wiedziałem, że jak nie znajdę nikogo, to ja wracam do chaty. Przeżyłem zajebiste wakacje, jestem sobie w domu i tyle. Nic na siłę. Tak samo tutaj, jak na przykład walczę z Erwinem, mam walkę sportową, mega się tym jaram, że mogę się sprawdzić z gościem, który trenuje 11 lat i startował w Mistrzostwach Polski K1. Ja nie startowałem i nie biłem się. Trenuję teraz mocno w Ankosie. I chcę się wypróbować, ale nie będę robił z nim dymów, na siłę. Ty nawet trochę jesteś podobny do Andryszaka. Nie mówiliście, że mały Andryszak? Nie. Starszy do Michała Andryszaka. Nie, jeszcze mi nie, jest ogólnie większy, lepszy i w ogóle i tak dalej. Z kim tam robisz w ogóle w Wankosie? Moim trenerem głównym jest Artur Głuchowski, no ale z różnymi zawodami. Też walczy tu. Tak, walczy i jestem ciekaw jego walki. Mam nadzieję, że będziemy mieli 3-0, bo Patrycja Izdorczyk też u nas walczy. Właśnie, trener i dwójka walczących zawodników. Tak szczerze mówiąc, to mi uciekło trochę dzisiaj. Rozmawiałem z Arturem i zapomniałem o tym. Nie obawiasz się, że Artur będzie gdzieś za bardzo zaangażowany i nie skupi się na tobie? Nie, on... A ty masz pierwszą walkę? Ja mam pierwszą. A, no to w sumie od razu bajka, tak? No, więc ogólnie wychodzę z klatki, robię dymy, żeby mnie medycy od razu do szatni nie brali, bo chcę zobaczyć mojego trenera, który wychodzi drugi. I ogólnie czekamy na Patrycję, no i co, potem idziemy świętować, bo teraz detoks, nie można nic pić, piwa nie piję, w ogóle nie tykam, diety się trzymam. Podchodzę do tego mega profesjonalnie, bo też zaznaczam, mówię, że mam taki dar jakby trenować w Ankosie, a to jest najlepszy klub w Polsce, gdzie pojedziemy na konferencji i chcę to wykorzystać, bo nie każdy może trenować z trenerem Andrzejem w grupie zawodniczej, a ja mam ten zaszczyt. Owszem, na początku byłem mielony, no bo jednak wiadomo, nic mi nie robili mi krzywdy, bo wiedzieli, że jestem słabszy. Mówili o to ten z Love Island, trzeba jechać z nim. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się nad kimś znęcał, bo ktoś jest słabszy, bardzo dużo mi pomagali i też nie potrafiłbym na przykład, nie wiem, iść na imprezę, napierdzielić się przed walką, bo nie mam wtedy szacunku do moich trenerów. Mądre słowo. Taka jest prawda. Jak wychodzę, to też wychodzę, wiadomo, zarobić tu pieniądze, ale też dać dobre show ludziom. Miałem też pytanie o łokcie i ogólnie może i bym wziął te łokcie, bo ja się nie boję, tak jak jego się nie boję i wchodzę, wszyscy mi mówią, stary, dostaniesz w pierdzie. Ja mówię, nic nie dostanę, jak zrobię niespodziankę, to wszystkim kupony się przepierdolą i potem będą siedzieć wkurzeni od pierwszej walki, że ja pierdolę trzeba na kogoś innego dać, bo przegraliśmy. A ja nie mam w ogóle presji. Słuchajcie, ja nie mam presji. Ja wychodzę dać dobrą walkę, pokazać tego, co mnie nauczyli trenerzy i tyle. Twoje doświadczenie ze sportem? Jakie w ogóle twoje kontakty są? Tak z ciekawości zapytam. Szczerze, ja chodziłem na matę sobie może 2 lata, ale chodziłem tak w kratkę, żeby po prostu dla siebie, żeby nie wiem, nie być gruby i żeby ale się... Ale nie opuszczałeś WF-ów? Nie opuszczałem, ale trenowałem sobie, w sporcie siedziałem i teraz tak mocno 2 miesiące, tak naprawdę hardkorowo cisnę i zapierdzielam. To zostanie pasja na dłużej? Gdzieś polubiłeś to? Zdecydowanie i powiem szczerze, że wszyscy się dziwią, bo ja nie mogę się doczekać tego dnia, nie? Nie mam w ogóle presji, totalnie. Jestem już taki nastawiony, że teraz już bym mógł wejść do klatki i dać dobrą po prostu walkę, nie? I wiem, że no może doświadczenia mi zabraknie, no ale
żebym kompletnie przegrał, to musi mnie odciąć i muszą mnie wynieść, bo ja będę wstawał nawet jak, nie wiem, palce sobie połamie. Mocna deklaracja, czekamy na to. A jak, jakie jest twoje nastawienie do Erwina? Bo trzeba przyznać, dużo mówi się o wyfrykach, o patologii, a okazuje się, że macie tutaj szacunek. Jesteście już jakby kolejnym zestawieniem, które wnosi do oktagonu szacunek i jakieś, powiedzmy, dobre wartości. Tak przynajmniej to brzmiało tutaj dzisiaj. Teraz friki ogólnie się mieszają też ze sportowymi walkami, tak? Jest dużo, mój trener też się bije w sportowej walce. No i słuchajcie, ogólnie ja uważam, że ludzie, którzy wydają pieniądze, żeby oglądać tę galę, dla niektórych 40 zł pay per view, oczywiście zapraszamy, żeby kupować i jeszcze bilety są, Toruń, dużo pieniędzy i trzeba dawać naprawdę show, a nie wymyślone spiny. Co, mógłbym, nie wiem, zagadać z nim, słuchaj, zróbmy dymy, ciśnijmy, a potem sobie, nie wiem, jak Nathan Marcon i hejter opierdzielali sobie parówkę na stacji benzynowej. Słuchajcie, no to jest dla mnie... Tłumaczyli się z tego, że nie tak do końca i w ogóle to ich pogodziła tylko cena benzyny. Nie, żartuję oczywiście. No, wszyscy się tłumaczą, ale to jest jedno wielkie oszustwo. Jak są dymy i będę miał tu dymy, no to będą dymy, będzie jazda. Ale z nim nie mam dymów, traktuję to jako sportową walkę. Jestem pewny siebie, on też jest pewny siebie. Zobaczymy, kto tego dnia będzie w lepszej dyspozycji. Jesteś z Poznania? Z Poznania. Miło. Miło mi. Pan też? Nie, ja nie, ale akurat zawsze Poznań dobrze wspomina mi, dobrze kojarzę to miasto, bardzo fajne miasto, także zwiedzimy razem Toruń w takim razie. Pewnie. I później Pierniki. To właśnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Mateusz, bardzo. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.